Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia materiału z dzisiejszej pogoni za szczupakami. Dzisiaj łowię z kolegą Łukaszem. Miejsce poznajecie już z dwóch albo trzech poprzednich odcinków. Mam nadzieję, że się uda coś złapać. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się będzie film podobać, zachęcam do subskrypcji i lajkowania tego filmu. Mamy pierwszą zdobycz. Kasza 62 cm. Mały, fajny szczupaczek. Dobra. Piękna zdobycz Łukasza. Przepiękny szczupaczek i wraca do wody. Zobaczuję. Opa, i poszedł. Tam ale biało rybu jest, ej. Ile dużo, no? No. Co? Co rzucę tam raz? I będziemy lecieć, co na tą drugą stronę, co? No tak. Czułem na nie wiem, czy to metrowego wytrzyma ten sprzęt. Wytrzyma. Niech weźmie, a później będziemy się martwić, nie? No, dobra, to jest lekko. Chciałem właśnie tutaj rzucić ze dwa razy. Czekam sobie na więcej takich sprzętów.
ty mówisz, że parę miesięcy podpadać, a wróci na cały etat. Cały etat, nie? No to dla mnie nie ma problemu. A ty się po co łowiłeś nie dłużej? No ciężko się łowi, wiesz? Trzeba trafić moment, kiedy one napływają. Napływają, no. No. Widziałeś? Dobra, już go tu chyba nie ma. On mógł tam stamtąd iść, wiesz, cały czas za przynętą. To co mówiłeś, się spodziło. No. I jest kolejna rybka, która nam tu trzy razy skakała do przynęty i bardzo, bardzo, bardzo delikatnie zapięta za sam koniuszek. Myszka. I wypuścimy rybkę, ależ waleczny, no. Czy tu da radę nadepnąć? Chyba nie. A niestety trzeba będzie go tak wypuścić. I poszedł. Ale ma. Czasami ze szczupakami jest tak, no nie? Że wiesz, one przeważnie biją za pierwszym razem, no nie? No. Ale czasami jak jest, wiesz, jakaś tam słaba pogoda, nie żerują tak mocno i tak dalej. Mhm. Trzeba kilka razy w to samo miejsce, no. I on się za każdym razem ustawia, wiesz, do ataku, nie? Aha. Jak widziałeś, tam chyba za drugim czy trzecim rzutem w to same miejsce uderzył, nie? No i podejrzewam, że to ta sama ryba, no? No, na 1000000% to była ta sama, nie? On sobie stał po prostu, już tam był ustawiony. Coś mu przeszło raz koło, wiesz, koło pyska i ten, nie? Tak. Że rybka? No, to mi kupo tutaj ładnie. A to przerzuć tam jeszcze raz, może wiesz, może nie trafił, nie? Ale też co mi się wydaje, że te duże przynęty, no. Szczupaki tak bardziej agresywnie atakują, wiesz? Bardziej zakręca, nie? Żeby... Czy nie wiem, czy wiesz, więcej siły zużywają, żeby, wiesz, żeby je dogonić i uderzyć, nie? Te brania takie mocniejsze są. Bo w małych czasami ci podpłynie delikatnie skubnie, nie? I nawet dobrze nie poczujesz brania, nie? Kurde. O, poszło. Widziałeś ten rzut? Widziałem. No ale się akurat zahaczyło o trzcinkę jakąś tam, wiesz? Bo
No, rzadziej, ale większą, nie? No. Oszczędzają energię, nie? Pukło? No, i lecimy dalej, nie? No. Bo już jest dość też późno. No. Już trochę późno jest, wiesz? I ci powiem, że 14? 13.46. No, no. Oj, siedzi. Dasz podbierak? A, puścił. Ajajajajajajaj. Ale jak to się stało, kurde, że on puścił? Go nie wcięłem nawet, wiesz? No, no. Tak gdy bardzo delikatnie skubnął i... A już też taki fajniejszy był trochę. Tak? No to już go widziałem. No, no. Tylko wiesz, pustki do nawijania, kurde, żeby tu pójdzie. Żeby mi się wydawało bardzo delikatne takie... Już powiem, że tak jakby podszczypnął, wiesz, delikatnie tylko. No, no. A przed chwilą mówiłem, że wiesz, że w duże gumy bardziej agresywnie, nie? No. Ale się ukuł, już na pewno już poszedł stąd, kurde. Szkoda. Czy to idziemy, czy jeszcze? No to spróbuj poprawić też w tą stronę, tak jak. Może jeszcze, wiesz, może ugryzie, nie? Tak. Gdzie życie? Kolejna rybka, ładniejsza trochę. Ale idzie do brzegu, idzie. Łowisz już? No, włóż. To jest kawał ryby, wiesz? I to jest ta sama chyba... To wcześniej czekaj, bo zaraz się wypnie. W górę. Przed. Ależ piękny gargulec. I to jest ta sama ryba, tylko przynętę złożyłem inną, założyłem inną. To jest ta sama ryba, która przed chwilą zakotłowała tak ładnie. Przepiękna 80 jak nic. Stoi, teraz ładnie.
Dobra, zmienimy jeszcze przynętę na inny kolor. Parę dni cały czas łowię na tego biszady. Bardzo fajnie sprawdzają, troszkę ryb złowiłem na nie. Zobaczymy na ten kolor szczupakowy. Łukasz łowi na takiego bultiza. Złowił dwie. Jednego szczupaka 62, drugiego szczupaka niestety się nie nagrał. Mu się bateria rozładowała, nie zauważyłem. GoPro złowił na pulszada 12 cm. Parę rzutów i będziemy jechać do domu. No i kończymy na dzisiaj łowienie w tym samym miejscu co zawsze. Ładne 4 szczupaki złowione, niestety jeden nie jest nagrany na kamerze. Bateria mi się rozładowała, nie zauważyłem. No i co, bardzo fajny dzień, pogoda trochę dopisała. Troszkę pochmurno i bardzo, wydaje mi się, że bardzo fajnie udany dzień. Jeszcze miłego oglądania, zapominajcie o komentarzach, subskrypcjach i lajkach, łapka w górę. Trzymajcie się, do następnego filmu.